ten akt koronacji Maryi nie dodaje nic. On jej nie nobilituje, czy też wynosi we własnych oczach. Ona jest i pozostanie królową, bo służy i uczy nas życia, które zdolne jest do zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, do życia pełnią zmartwychwstania i życia z Bogiem, do odważnej i gotowej, wielkodusznej otwartości i służby. Tak tylko możemy spoglądać na nią i od niej się uczyć i w ten sposób czcić ją jako naszą Matkę i Królową. Przychodzimy jako pielgrzymi, aby w uroczystość niebowstąpienia setną rocznicę objawień nad Piwoszej w Opinie, trzechsetną rocznicę koronacji cudownego obrazu jasnogórskiego we wspólnocie kościoła diecezji pełmińskiej, mającej swe korzenie w diecezji pełmińskiej od roku 1243, dziękować Panu Bogu. Dziękować Panu Bogu za szczególną obecność Maryi, obrazie łaskami słynącym Matki Bożej Pocieszenia, wykonanym w drugiej połowie XVII wieku i przeniesionym do Biela Stolic w 1852 roku, a dziś w sanktuarium naszym, tutaj adorowanym, czczonym, za jej stawiennictwem zanosimy nieustannie do Boga nasze prośby, modlitwy, prosząc o wysłuchanie, o konieczne łaski dla życia naszego, dla rodzin naszych, Kościoła w Polsce i Ojczyzny naszej. W ubiegłym roku Ojciec Święty Franciszek na zakończenie mszy świętej Dziękczyny z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski na Dałach Jasnogórskich dokonał poświęcenia koron, za co jesteśmy mu wdzięczni, które dzisiaj przez posługę prymasa Polski zostaną nałożone na cudowny obraz Matki Bożej Pocieszenia. Oh,
prosimy Cię więc, Matko Pocieszenia, abyś była królową serc naszych. Bądź królową naszych rodzin i całego narodu. Bądź królową, która wciąż będzie nam przypominać i uczyć nas odpowiedzi miłości i ducha służby.